Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj pokażę Wam ciekawy komunikat na moim kanale YouTube dotyczący statystyk. No, pojawił się on tutaj. Data for the July 11 to July 18 is known to be incorrect. Pojawił się on tutaj, pojawił się też w drugim miejscu i jest tutaj jakiś link. Kliknąłem w ten link. I wygląda na to, że YouTube zmienia coś w sposobie liczenia filmów. Jest tutaj jakieś takie ładne objaśnienie, dlaczego te ilość tych filmów jest taka ważna. Natomiast sprawa polega na tym, że ponieważ nie używam żadnego jakiegoś nielegalnego oprogramowania, wynikałoby z tego, że YouTube pracuje nad jakimś nowym algorytmem liczenia filmów i, jak to ładnie określili, aby zapobiec zafałszowaniu wyniku. Taka próba czasami jest podejmowana przez innych użytkowników roboty, złośliwe oprogramowanie i tak dalej. Także ponieważ nie używam takiego oprogramowania, znalazłem ten napis na wszystkich kanałach, więc raczej sądzę, że jest to próba zmiany algorytmu i jakieś liczenie wyników poprzez odzyskiwanego sposób zawyżony może mieć jakiś wpływ na YouTube'owicza. Na tym kończę, zapraszam do komentarza. Nie wiem, czy się to moje przypuszczenie potwierdzi, czy nie, ale wszyscy wiedzą, że Google ostatnio walczy ze spamem, algorytm Panda, więc może doszło to i do YouTube'a. Koniecznie skomentuj to na moim blogu videomarketing.pl.